Cześć, tu Paulina, wielka fanka apaszek. Dzisiaj pokażę Ci inspirację, jak nosić apaszkę. Pierwsza na szyi. I tutaj mamy naprawdę wiele wiązań i naprawdę wiele sposobów na to, by nosić, eksponować apaszkę. W zależności oczywiście od jej wielkości można tworzyć różne węzły blisko szyi albo zupełnie luźne. Możemy apaszkę nosić również na nadgarstku. Czy to z bransoletką, czy to z zegarkiem, czy to właśnie ciasno związaną, czy z ozdobną kokardą. Apaszkę możemy również umieścić przy torebce. Albo taką kokardkę związaną przy uchwycie, albo rączkę owinąć właśnie takimi większymi apaszkami, lub również tutaj wprowadzać wiązania takie bardzo nowoczesne. Apaszkę z powodzeniem możemy nosić we włosach. Wpleść w warkocz, zawiązać przy kucyku, przy koku. Bardzo fajny, dziewczęcy, ale i też trochę francuski styl. Bardzo popularne, zwłaszcza latem, wiosną na ulicach. Apaszkę nosimy również w pasie. Pozwoli nam to właśnie zbudować talię osy lub zwrócić uwagę do najwęższego miejsca w naszym ciele. Często spotyka się również wiązanie apaszki przy butach, w butach, przy kostkach i tutaj mamy tego przykłady. No, ale bardzo popularnym przecież miejscem noszenia apaszek jest nasza głowa. Możemy ją wiązać pod brodą, możemy wkładać pod kapelusz, pod beret, na czapkę, pod czapkę, wiązać turbany. Naprawdę jedynym ograniczeniem tutaj będzie tylko nasza kreatywność. Apaszkę możemy nosić również jako top. A specjalistyczne wiązania możecie znaleźć między innymi na Pinterestie, na naszym profilu Kod Stylu. Oprócz wcześniej wymienionych mamy już zupełnie inne wiązania i to mogą być odzdobne, dodatkowe z płaszczem, z marynarką. Bardzo podoba mi się sposób noszenia okularów przeciwsłonecznych właśnie na apaszce. Także apaszka to jest taki jeden z dodatków, który może fajnie podkręcić naszą stylizację. A ty lubisz apaszkę?